Siema, z tej strony ja. I dzisiaj jest to odcinek, gdzie po prostu mogę z wami pogadać. Pierwsze pytanie. Skąd pomysł na nagrywanie? Pomysł na nagrywanie zaczął się od tego, że zacząłem oglądać Zniszczony Dziennik, co było chyba 3 lata temu. Cześć, to ja, Miłosz. Wszyscy mówią na mnie Milo, a to mój pierwszy odcinek Zniszczony Dziennik. Oglądałem Zniszczony Dziennik. Pamiętam, jak nagrałem właśnie pierwszy odcinek. Było bardzo fajnie. I nagrywałem Zniszczony Dziennik przez jakoś 6 odcinków. Wypaliło. Później wtedy był bardzo duży hejt na mnie. Zrobiłem sobie przerwę, bo nie chciało mi się tego robić, bo wtedy jeszcze młody byłem. I później powróciłem z moim pierwszym vlogiem. Ale nie mówmy o tym, pomówmy o szczęśliwych rzeczach. Więc zaczęło się po prostu od tego, że oglądałem i pomyślałem, że zacznę też nagrywać. Następne pytanie. Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? WF, ale jeżeli nie chodzi o WF, to wydaje mi się, że... tak naprawdę tylko WF. Nie, szczerze, na razie, teraz, to bardzo lubię chemię. No, chemię bardzo lubię, bo na razie jeszcze u mnie nie jest aż taka bardzo ciężka, ale tak to WF wygrywa. Następne pytanie, trzecie. Ulubiony aktor ze Stranger Things. Stranger Things to jest taki serial, którego bardzo lubiłem oglądać, bardzo też lubię oglądać. Mał 3 sezony. Teraz czekam na 4, poczekam sobie jeszcze ponad rok. I ulubiony aktor ze Stranger Things. Wszyscy są, wszystkich bardzo lubię, ale wydaje mi się, że Noah, czyli... 2000 years later. Czekajcie, jak on miał... 6.5 hours later. Jak on miał na imię w tym serialu? A few inches later. Day 2, day 3. Will, o. Will. I to był mój ulubiony i Milej, czyli jednastka. Następnie. W której klasie jesteś? Jestem w 7 klasie i powiem wam, że nie jest aż tak źle. Dobra, przejdźmy do jakichś takich bardziej rozwiniętych pytań. O, mam tutaj dobre pytanie. Czy nie wstydziliście swoich filmów? Na przykład jak nagrywałeś o Ganku Świeżaków. Wiecie co? Ja wychodzę z założenia, że jakby dużo osób myśli, że jak nagrywało kiedyś filmy i są teraz beznadziejne, to po prostu je usuwają i się ich wstydzą. Ja na przykład tego Ganku Świeżaków, on ma ponad 1 000 000 wyświetleń. Ja się go nie wstydzę. Po prostu każdy miał gdzieś swoje początki. No i odpowiedziałam właśnie na to pytanie. Tutaj jest pytanie, którego nie mogło zabraknąć. Jak to się stało, że zacząłeś się interesować streetwearem? I tak naprawdę się tym nie interesuję za bardzo. Po prostu chodzę w tych ciuchach, ale powoli zaczynam interesować, ale to nie jest. Po prostu jakby nie jestem takim prawdziwym streetwearowcem. To nie można tego nazwać streetwearowcem po prostu. Czy nagrasz, jak pokazujesz wszystkie twoje markowe ubrania? Chciałem nagrać taki odcinek i teraz właśnie tutaj macie ankietę, czy tutaj, i zaznaczcie, czy chcecie taki odcinek, czy nie. Tutaj też jest bardzo dobre pytanie. I czy czujesz cringe, czyli jakby zażenowanie, jak na przykład patrzysz, jak twoja tata gra w nogę albo odwala jakieś śmieszne akcje? Czasami, ale często są śmieszne akcje, z których sam się śmieję, dlatego jest taka pozytywna energia. Pytanie też, którego nie mogło zabraknąć, teraz przechodzimy do bardziej sensownych jakby takich pytań. I czemu tak rzadko wstawiasz filmy? Powiem tak, szczerze, przez ten miesiąc, przez te 2 miesiące w ogóle nie miałem zajawki na nagrywanie. Były to pojedyncze dni, ale takie znikąd. I po prostu nie miałem zajawki do nagrywania. Można powiedzieć, że nagrywałem na siłę, ale tak siłę, ale tak jakby z mojej siły. Wiecie o co chodzi, że nikt mi nie kazał, ale tak jakby
Samo chciałem, wręcz musiałem, bo tak napędzałem się, ale nie mogłem po prostu, nie mogłem znaleźć czasu, albo to skatepark, albo to, dlatego było tak rzadko i teraz mam tyle pomysłów, dlatego mam nadzieję, że uda mi się coś zrealizować i będą super odcinki i mam też plan, o którym powiem wam jeszcze w tym odcinku. No i właśnie dlatego nie było odcinków. Ale teraz postaram się nagrywać systematycznie. Teraz takie pytanie dotyczące życia. Jaki masz cel w życiu? Tak naprawdę nie mam żadnego celu. Można powiedzieć, że po prostu idę naprzód. Mam dużo celi, ale to jest naprawdę dużo. Po prostu idę naprzód i chcę odnosić sukcesy. Sukcesy mam. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dobra, pytanie, którego też nie mogę zabraknąć. Czy masz dziewczynę? Nie. Niepotrzebna mi. Po prostu nie czuję takiego... Nie wiem, niepotrzebna mi jest w tym wieku. Miałem dużo dziewczyn i tak naprawdę teraz tego żałuję. Dlatego na razie mam hulę nogę i to mi w zupełności wystarczy. O, i tutaj właśnie będzie odpowiedź na... Czy zrobisz room tour? Powiem wam tak, mój brat się będzie przenosił do innego pokoju, dlatego ten pokój będzie mój i naprawdę bardzo się cieszę, bo tutaj są wszędzie jakieś zabawki. No, po prostu zobaczcie sobie, jak to wygląda, wszędzie zabawki. No dlatego trochę lipa i tak naprawdę w tym pokoju tak naprawdę jest 1/4 rzeczy moich. I właśnie będę robił, mój brat będzie robił przeprowadzkę, a tutaj chcę zrobić taką atmosferę amerykańską, można coś powiedzieć. I na razie wam nie powiem, jak będzie wyglądał ten mój pokój, ale naprawdę przyszykujcie się, bo będzie naprawdę superowo. Po prostu nie mogę się doczekać. Pytanie number, no któreś tam. Myślałeś, że kiedyś będziesz tak dobry na hulaji? Szczerze to, gdy zaczynałem jeździć, nie sądziłem, że będę robił takie sztuczki i klip mać na moim Instagramie. Nie sądziłem nigdy, że będę robił takie sztuczki, że tak, aż tak daleko zajdę, a to jeszcze nie koniec mojego progresu, dlatego odpowiadając na pytanie, nie. Ile mam wzrostu? Dużo osób, jak mnie widzi na żywo, mówi, że jestem o wiele wyższy niż na filmach i słyszę to prawie cały czas. I możecie obstawiać właśnie, ile mam centymetrów wzrostu i centymetrów wzrostu mam 171 albo 182, coś takiego, więc sporo. I wiem, że pewnie się wydaje na niskiego, a jestem najwyższy w klasie i no jestem wysoki po prostu. Ulubiona marka butów? To jest następne pytanie. I wydaje mi się, że taka klasyczna, czyli Nike i Adidasy. To są takie moje ulubione. Masz kogoś, kto cię inspiruje? Jest dużo takich osób i staram się czerpać z nich jakby wiedzę. Staram się czerpać, inspirować się nimi, ale na razie mi to nie wychodzi aż tak bardzo, dlatego muszę się zacząć nimi bardziej inspirować, ale wydaje mi się, że Logan Paul chciał być taki energiczny, dlatego od następnych filmów będę cały czas energiczny. Teraz nie jestem energiczny, bo no wybaczcie, czytam pytania, jest dość późno, dlatego następne filmy będą energiczne i postaram się fajnie montować. Dlatego no, jest dużo osób, którymi się inspiruje. W jakim kierunku chcesz iść? Liceum, technikum, itp. Nigdy się na tym nie zastanawiałem jeszcze, no nie wiem. Czy wiedziałeś, że będziesz taki sławny i że tyle osiągniesz? Wiesz co? Nie. Myślałem, że będę zwykłym chłopakiem, którym jestem. I wyszło tak, że siedzę tutaj i nagrywam do was, do ciebie. Nie sądziłem, tak samo jak z hulajnogą. Teraz to nie będzie pytanie, ale takie bardziej można powiedzieć, że podpowiedź, czyli nagraj 24 godziny na skateparku.
Myślałem o tym pomyśle i chcę go właśnie zorganizować, ale można powiedzieć, no, że na skateparku, ale też w hali, dlatego możecie się spodziewać takiego filmu za niedługo, jak mi się go uda nagrać. Można pisać na priv, żebyś mi pomógł w wyborze hulajnogi. Na Instagramie można pisać, tylko mam tam masę wiadomości, dlatego no po prostu nie mogę odpowiedzieć na wszystkie. Na Instagramie, czasami na story wrzucam, zadawajcie pytania, dlatego tam możesz właśnie zadać to pytanie. Bo po prostu mam masę tych wiadomości, dlatego no, przepraszam, ale no wiecie. Opowiedz o Striker z biurka. I to było na składzie w kempie. Mieliśmy wychowawczynią, która po prostu, gdy wstawaliśmy rano, to mówiła: Striker z biurka, bo Striker to był nasz pokój, tak się nazywał nasz pokój, i po prostu każdy się z tego śmiał, no i tak to powstało i teraz każdy to pamięta. Pierwszy turnus był, bo to był najlepszy obóz, na którym byłem. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawiajcie łapki w górę, i bo wydaje mi się, że takie pogadanki mogą być fajne, będzie mogli się dużo dowiedzieć. No i co? Pewnie ten odcinek będzie się nazywał koniec. Dlaczego koniec? O tym jeszcze nie zdążyłem powiedzieć. I mówię o tym na koniec oczywiście. Po prostu chcę to zmienić, nie chcę tak olewać już YouTube'a i koniec olewaniem, można tak powiedzieć. Dlatego trzymajcie się do następnego odcinka. No i co? Elo.